Dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie w mojej bibliotece. Jak pamiętacie, mam na imię Joanna i dzisiaj musicie mi wybaczyć, bo książkę, którą Wam przyniosłam, wzbudziła we mnie tyle wspomnień, tyle emocji, że będzie trochę o mnie. Ale mam nadzieję, że jak ją przeczytacie razem z rodzicami, to też fajnie spędzicie czas i będziecie mieli okazję do naprawdę poważnej, ale dobrej rozmowy. To jest książka pani Ewy Janikowski. Zobaczcie. Gdybym był dorosły. No i jak myślicie? O czym ta książka może być? Gdybym był dorosły. Kto o tym marzy? Zazwyczaj marzą o tym dzieci. Ponieważ chciały być dorosłe, decydować już o sobie, robić to, co chcą, albo robić to, co robią dorośli. Ale wiecie co? Powiem Wam przewrotnie, że dorośli chcieliby znowu być często małymi dziećmi, bo mieliby mniej obowiązków, mogliby sobie chodzić po stole, albo po drabinie, albo po prostu leżeć na podłodze, bawić się klockami Lego, albo oglądać jakieś bajeczki i mama może przychodzić i powtarzać 40 razy: synku, załóż skarpetki, kochanie, załóż skarpetki. A on by nie miał na to czasu, bo akurat by rysował słonia. Zatem otwieramy książkę i zobaczymy, co jest w środku. Zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie. To jest historia pewnego chłopca, który stwierdził, że o wiele fajniej jest być niegrzecznym. A rodzice ciągle mu powtarzają: bądź grzeczny. Uspokój się, słuchaj starszych. Trzeba jeść nożem i widelcem. A on na to: gdy starasz się jeść nożem i widelcem, mięso ucieka ci z talerza. I kto wtedy na tym korzysta? Oczywiście jakieś zwierzę domowe. Jest tutaj dużo takich prostych rysunków, które można zobaczyć. Kolorowych, wymownych. Myślę, że łatwo by Wam nawet było nauczyć się narysować taką postać. Zobaczmy, co jest dalej. Dorosły może pić zimną wodę, choćby nie wiem, jak był spocony. A tutaj: patrz pod nogi. Albo: posprzątaj zabawki. Czy Wam to czegoś nie przypomina, takiego każdego zwyczajnego, codziennego dnia? Myj ręce, włóż sweter, nie obgryzaj paznokci, posprzątaj zabawki, patrz pod nogi. Ile razy mam ci powtarzać? Ile razy mam powtarzać? Ile razy mam to powtarzać? Słuchajcie, dzieci często słyszą właśnie takie teksty na co dzień. Popatrzmy teraz z drugiej strony. Gdybym był dorosły, w gościach zawsze bym machał nogami pod stołem i pociągał nosem, zamiast go wydmuchać. Nigdy nie wycierałbym nóg. Trzymałbym w domu prawdziwą żyrafę, która spałaby obok mojego łóżka. I pewnie dzwoniłbym do każdej bramy pod warunkiem, że nie bałbym się już groźnych psów. Zobaczcie. To są marzenia tego chłopca. Żeby mieć żyrafę, która będzie spała. Żeby nie wycierać... To jest z tej strony. Żeby nie wycierać butów, jak się wchodzi do domu. Tak, żeby machać nogami pod stołem. Zobaczmy, co jest dalej. Gdybym był dorosły, ożeniłbym się z taką dziewczyną, która krzyczy, jak zobaczy zieloną żabę, ale nie powie o niej, że jest ohydna i fuj. Gdybyśmy dorośli, gdybyśmy już byli dorośli i nikt nie mógłby powiedzieć, żebyśmy przestali, bo oszaleje. Zobaczcie, on marzy, żeby ze swoją żoną chodzić sobie na czworaka, trąbić, przebierać się, to na co mają ochotę. W domu, w którym byśmy mieszkali, mielibyśmy tylko miłych sąsiadów, którzy pozwoliliby nam trzymać kanarka. A gdybyśmy mieli dzieci, zobaczcie, co proponuje.
Bawilibyśmy się w ciuciu babkę, w Berka i w chowanego. Ale ten chłopiec wyobraża sobie pewną rzecz inaczej, niż tak naprawdę powinno być. Zaraz wam pokażę. Zimą każde moje dziecko mogłoby wleść na zaspę, ale ja wlazłbym na najwyższą, bo byłbym ich tatusiem. Jesienią każde moje dziecko mogłoby wejść do kałuży, ale ja wszedłbym do najgłębszej, bo byłbym ich tatusiem. Czy to nie jest takie trochę egoistyczne? I dużo jest tutaj takich jego pomysłów. Na przykład, że gdyby się przewrócił, to leżałby tak długo, jakby miał ochotę i nieważne, że miałby zbity nos. Dzieci czasami nie rozumieją, dlaczego dorośli proszą ich, upominają, zwracają uwagę, że trzeba zrobić tak albo inaczej, albo na coś nie ma czasu, a jest teraz na to czas. I tutaj, jak sobie przypomniałam moje dzieciństwo, to muszę was zaskoczyć, wybaczcie mi, ale mam moje zdjęcie. Mam zdjęcie, kiedy moja mama zabrała nas wszystkich z tatusiem, z moim bratem do fotografa, bo mieliśmy taki zwyczaj, że robiliśmy raz na jakiś czas takie rodzinne zdjęcia. I pokażę wam teraz, jak patrzę na to zdjęcie, tutaj zakryję, bo to, co nie trzeba, to nie będę pokazywała. Zobaczcie, to jest mała Asia. Jest naburmuszona, wygląda jak budyń, taki nie za dobry. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mama mi kazała założyć tą czerwoną sukienkę, której nie bardzo lubiłam. I w dodatku kosmyk włosów wywinął mi się na zewnątrz, o tak wiecie, o tak. No i jak to wygląda na zdjęciu? A chodziłam wtedy do przedszkola. I to zdjęcie mi ciągle przypomina, że już nawet w tym wieku dzieci mogą mieć swoje zdanie, widzieć siebie w inny sposób, niż by chcieli dorośli. I warto jest robić raz na jakiś czas takie zdjęcie, żeby potem sobie przypomnieć, a tak, to było w tamtym roku, miałam wtedy tą sukienkę i ten kosmyk włosów i mama powiedziała, że nie ma czasu teraz i musiałam zrobić zdjęcie z tatą wystającym kosmykiem. Tak, tak to właśnie wyglądało. Pomyślcie teraz, jak to czasami bywa, że naprawdę rodzice tak wiele razy powtarzają, zrób to, zrób tamto, na to, na tamto, usiądź do stołu, umyj ręce, nie machaj nogami, weź widelec, weź łyżkę. Dużo tego jest, prawda? Ale czasami, jeżeli dziecko zrozumie, o co chodzi i powtórzy mu się kilka razy, to łatwiej wykona potem tą czynność i ją zapamięta. A najlepiej, jeżeli jeszcze uda wam się to robić jednocześnie z rodzicami. I proponuję teraz, tak jak ten chłopiec, gdybym był dorosły, narysujmy siebie, jak sobie siebie wyobrażamy w przyszłości jako dorosłe osoby. Pokażę wam teraz, jak w prosty sposób można narysować postać. Nie ukrywam, że przygotowałam sobie ściągawkę. Zobaczcie, taki schemat. A pokażę wam. Oprócz tego mam oczywiście karton, ołówek, gumeczkę, moje ulubione kredki świecowe, właściwie to są żelowe, i flamastry, żeby było wszystko dosyć wyraźne. Zatem zaczynam. Zaczniemy od narysowania głowy. Jeżeli wam wyjdzie bardziej bądź mniej owalna, nie przejmujcie się. Zawsze to można poprawić. Mamy głowę. Zostawiłam tutaj troszkę miejsca, ponieważ tutaj od tego miejsca narysujemy ramię. Od ramienia narysujemy ręce. I druga. Teraz zobaczcie. Rysujemy w
długą linię. Tutaj może nam trochę za grubo ta ręka wyszła. Jeżeli rysujecie delikatnie ołówkiem, to zawsze potem łatwo jest zetrzeć i troszkę poprawić. Zobaczcie, mamy wstępnie taką postać. Narysujmy teraz dziewczynkę. Zobaczcie, jak to będzie prosto. Najpierw narysujemy dekolt. Narysujemy rękawki. Teraz zobaczcie, zrobimy sukieneczkę. Do tego możemy zrobić baletki. Powstało nam bardzo dużo linii. Teraz wystarczy wytrzeć to, co jest niepotrzebne. Poprawić to, czego nam brakuje. Narysujemy oczka. Mały nosek. Oczywiście zawsze uśmiech. My teraz musimy pomyśleć nad fryzurą. Można zrobić loki. A ja sobie po prostu zrobię taką grzyweczkę. Możecie zrobić włosy długie, możecie zrobić włosy krótkie, jakie kto lubi. Tak? Jeżeli już mamy teraz gotową taką postać, pomyślcie sobie, jak chcielibyście wyglądać, będąc dorosłą osobą, na przykład za 20 lat. I spróbujcie tak właśnie na podstawie tego schematu, taką osobę narysować. Ja oczywiście będę rysowała na odwrót, ponieważ ja jestem już dorosła, więc będę rysowała siebie, jak byłam małą dziewczynką. Słuchajcie, ja w dzieciństwie bardzo nie lubiłam niebieskiego koloru, dlatego narysuję sobie pomarańczową sukienkę. Ale może zanim zaczniemy kolorować, weźmy sobie jakiś ciemny flamaster i poprawimy kontury. Czyli tak, mamy postać. Nasze nóżki. Paletki.
teraz narysujemy nosek. I usterkę. Oczy mam zielone, więc takie sobie narysuję. Mamy jeszcze delikatny zarys twarzy. I teraz możemy kolorować. Pomarańczowa sukieneczka. Tymi kredkami można bardzo dokładnie i szybko malować. Ja nigdy nie rysuję taką kreskę za kreską, tylko zobaczcie, robię kółka. Rysuję kółeczkami i wtedy bardzo ładnie, kółeczko do kółeczka i dokładnie można pokryć całą powierzchnię. Teraz jeszcze pomaluję może zielonym kolorkiem. Polwanka. I w takim samym kolorze zrobię guziki. I jeszcze zostały nam do dokończenia włoski. I mamy pierwszą postać gotową. W taki sam sposób, czekajcie sobie strzepię, możemy narysować jeszcze drugą postać, czyli postać chłopca. I jeszcze raz. Głowa. Ramiona. Jedna rączka. Długa rączka, długa kreska jedna, długa kreska druga, jedna noga, druga noga, teraz oczy, nosek i zaraz chusteczka. Robimy koszulkę. Pasek. Tutaj troszkę pogrubimy, bo to będą spodnie. I jakieś buty. Wycieramy to, co jest niepotrzebne, delikatnie. Poprawiamy kontury. Może niebieskim. Jeżeli wam trochę wyjdzie krzywo, nie przejmujcie się. Jest oczko.
córką innego koloru. To jest odkrywaczka. I dorysujemy małe łóżko. Nosek poprawimy na różowo. A usteczka na czerwono. Im więcej razy narysujecie taki rysunek, tym będziecie mieli większą wprawę. Teraz narysujemy twarz. I jeszcze teraz zrobimy dalej włoski. Robimy granatowe spodnie. I zielona koszulka. Czasami kredka wyskakuje, wystarczy ją tylko dokręcić. Oczywiście jakieś sportowe buty. Wiecie, jest taki program Dzieci wiedzą lepiej. I tam kiedyś, teraz sobie przypomniałam, jak usłyszałam, kto to jest dorosły. Dorosły to jest taki ktoś, kto ma łyse włosy, bo mu cebule na głowie nie rosną. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że nie można mieć łysych włosów, tylko głowę. A cebulę, to chodziło o cebulki włosów. Takie malutkie, bo każdy włosek ma swoją cebulkę. I co wtedy się robi? Trzeba wziąć szampon i wodę i najpierw dobrym szamponem umyć głowę. Może odrosną. Posłuchajcie, tak wygląda mój rysunek. Jest to prosty schemat, który można wykorzystać. Zaczęłam od tego, a zobaczcie, a taką ulotkę dostałam w moim ośrodku zdrowia, gdzie właśnie, zobaczcie, taka sama prosta forma, a już wiemy, o co chodzi. Tak samo te proste formy są wykorzystane w książce. Zatem zapraszam Was serdecznie do czytania tej książki, gdybym był dorosły. Bo nie zawsze dorosły chce być dorosłym, a może wolałby być dzieckiem, a dzieci chciałyby być często dorosłe. Zapraszam, to już dzisiaj na wszystko. Zapraszam do następnego spotkania. Do zobaczenia.